Drodzy Państwo, no, nie tylko ja posiadam ten dar, jak się okazało. Dzisiaj w studio gość specjalny, pan Adam. Panie Adamie, oddaję panu głos. No cóż, ja też ciebie, Jacku, witam. Pewnie, że tak. Bardzo się też cieszę. Chciałbym powiedzieć ze swojej strony, że mam na imię Adam. I na potrzeby tego programu też tak chciałbym, żeby się do mnie tym imieniem zwracano, Adam. Cóż, po co tu jestem? Jestem tutaj po to, żeby praktycznie ujawnić też szereg umiejętności ze swojej, no, tak zwanej, no, szerokiej palety. Cóż, przechodzę do szczegółów. Nie zanudzam, będzie się działo. Zapraszam. Ejśmy, kurczę, chłopaki, ejśmy, rozhajcowali ten piec, nie? Józek, powiedz, nie? Aleśmy pięknie rozhajcowali, nie? Nie, no, Stasiu, no pięknie, jasne, że to pięknie, piękna robota i ty, ale Władziu, uważaj, nie podchodź tak do pieca blisko. Nie, no, czekaj, tylko czekaj, patrzę, czy... Czekaj, a patrzę, czy jak pod dobrym kątem te płomienie tak mi lecą. Nie, pod dobrym kątem, dobry kąt jest. Ale się gęba śmieje, chłopaki, ale kawał dobrej roboty. Aleśmy piękny piec, nie? Piękny, no i wiesz, i obudowa, i te wszystkie te oznaczenia. Władziu, uważaj, proszę cię, no uważaj, no. No gdzie, no, Józek, no gdzie po prostu ogień ci... Mój ogień, co żebym go rozpalił, to mi coś zrobi, no gdzie, coś ty. No cóż, no cieszę się, że to się podobało. Co jeszcze? Chciałem powiedzieć, że po latach też takie zorganizowano, takie jakby spotkanie, tylko no, spotkała się tak zwana dziatwa, czyli dzieci jakby chłopaków z filmu. W kolejności to były takie dzieci jak Norbert, Mariusz i Grażyna. Jakby no wiele sobie obiecywano, było bardzo dużo radości, która była związana jakby z tym spotkaniem, ale muszę powiedzieć, że powyżsi ludzie, którzy się spotkali, no, nie mogli znaleźć żadnego wspólnego języka, także to się kompletnie nie powiodło. Trudno powiedzieć dlaczego na dzień dzisiejszy, to już jakby nie do mnie, to są te kwestie. Ja ze swojej strony dziękuję i pewnie jeszcze nie raz. Dziękuję ci też, Jacku, za zaproszenie. No cóż, proszę państwa, tak czasami się dzieje, może będziecie znać odpowiedź. Dlaczego? Ja mam nadzieję, Adamie, ze swojej strony, że siebie nie winisz. Nie sądzę, żeby to była twoja wina. A no pewnie, że nie moja. Ja ze swojej strony to no nic sobie z tego nie robię. No tak, to ja się cieszę. Także dziękuję ci, Adamie. A ja ze swojej strony żegnam się z państwem. Życzę błogosławionych świąt i dla zainteresowanych wróciłem do golfu. Dobrej nocy.